Witaj, dzień dobry. Mamy początek września, najprawdopodobniej twoje dziecko, może wnuk, wnuczka poszły teraz do szkoły. O czym chciałbym dzisiaj ci powiedzieć? Cóż, szkoła nie nauczy dziecka wszystkiego. Chciałbym ci powiedzieć, o co przynajmniej według mnie ta wiedza szkolna powinna zostać uzupełniona. Może zacznę od sprawy prozaicznej, potem przejdę do spraw ważniejszych i dużo ważniejszych. Ta prozaiczna, ale według mnie też dość ważna sprawa, to jest nauka języków obcych. Rzadko która szkoła porządnie nauczy dziecko języków obcych, a to w dzisiejszym świecie jest bardzo ważne. Przynajmniej jeden język, no myślę, że w tej chwili najważniejszym to jest angielski, może ty myślisz inaczej, to jak przynajmniej jeden język z tych głównych powinien zostać przez dziecko, zanim dojdzie do momentu, kiedy szuka pracy, kiedy dostaje tą pracę, powinien zostać opanowany do perfekcji, ale tu też sugerowałbym drugi język. Jakiś drugi język, ponieważ jeden większość teraz zna, ten drugi język może niech będzie jakiś dziwny, nietypowy, nie wiem, może arabski, może hebrajski, może japoński, może nawet suahili, hindi. Cokolwiek, co go w późniejszym życiu na tym trudnym rynku pracy jakoś wyróżni, co da mu dodatkową szansę, a może też wzbudzi w nim jakieś dodatkowe zainteresowania. To taka sprawa prozaiczna. Teraz to, co uważam za najważniejsze. Samo podejście do nauki, trzeba by temu twojemu dziecku czy wnukowi wpoić prawidłowe podejście do nauki. W większości szkół, większość nauczycieli niestety uczy suchych faktów, a nie wiedzy. Przykładowo, powiedzmy, dziecko uczy się w szkole, że woda zamarza w temperaturze 0 stopni. Wie to, napisze na klasówce, zda, ale cóż, czy jest to wystarczające? Żeby posiąść prawdziwą wiedzę, trzeba wiedzieć, dlaczego ta woda zamarza w temperaturze 0 stopni. Zapytaj ludzi na ulicy czy znajomych, założę się, że 95% nie będzie miało pojęcia o tym, dlaczego tak się dzieje. To, że woda zamarza, jest suchym faktem. To, dlaczego tak się dzieje, jest prawdziwą wiedzą. Kolejna sprawa. Szkoła nie uczy, przynajmniej większość szkół, mam nadzieję, że w części przynajmniej tak jest, szkoła nie uczy samodzielnego myślenia. Naucz dziecko, że nauczyciel nie jest wyrocznią, może z nim dyskutować, może go pytać o pewne sprawy, nawet jeżeli to się wyda dziwne czy błahe. Same fakty, nawet poparte wiedzą, to jest za mało. Trzeba samodzielnie myśleć, samodzielnie i dogłębnie analizować. I podejrzewam, że przez większość nauczycieli to nie będzie jakoś piętnowane, będzie nawet docenione. No jeżeli nauczyciel jest głupi, trudno sobie nim głowę zawracać, ale myślę, że większość nauczycieli jednak jest mądra i taki fakt doceni. Podam ci przykład życia. Podam ci przykład z mojej przeszłości. To było w liceum. I przykład z religii, która wydaje się taką wiedzą pełną dogmatów, pełną rzeczy nie do podważenia, pełną prawd, których jakoby nie można ruszać. W tych czasach w szkole nie było religii, chodziłem na religię do zakonników, były grupy wiekowe. Cóż, ja na tej religii bardzo często z ojcem, który to prowadził, dyskutowałem, często niemalże się kłóciłem. Przy odpowiedziach na pytania często mówiłem, w katechizmie jest napisane tak i tak, ale naprawdę to jest zupełnie inaczej, jest tak i tak. Cóż, jaki był tego efekt? Przyszedł koniec tej edukacji, tak zwana matura z religii. Wtedy to było dosyć ważne, nie wiem jak jest teraz, bez tego nie można było dostać ślubu kościelnego i tak dalej, i tak dalej. Na ostatnich zajęciach przed tą maturą ksiądz, ojciec rozdaje
materiały, jakieś przykładowe pytania, materiały do nauczenia się, formułki i tak dalej. Rozdaję wszystkim, ja tego nie dostałem. No trochę myślę sobie, nagrabiłeś sobie chłopczyku. Pytam się, przepraszam, ale ja nie dostałem tych materiałów. Ksiądz mówi, ty zostań ze mną chwilkę po zajęciach. No myślę sobie, ładnie będzie. Zostałem, wszyscy wyszli, ale patrzę, jakoś coś tak się uśmiecha do mnie, zamiast być wściekły. Powiedział mi, wiesz co, ty ze mną dyskutowałeś przez 4 lata. Przez 4 lata miałeś wątpliwości, szukałeś prawdy. Jesteś zbyt mądry na to, żeby uczyć się jakichś idiotycznych formułek i przystępować do egzaminu. Ty masz maturę z religii już zdaną. Po prostu w odpowiednim czasie przyjdź ją odebrać. Także czasem nawet opłaca się takie podejście. Czego jeszcze trzeba by nauczyć to dziecko czy młodzieńca, czego nie nauczy szkoła? Szkoła uczy może nie tyle poprzez swój program, co poprzez wpływ osób, które tam są, hierarchicznego podejścia do świata. Nie uczy szacunku dla każdego, niezależnie od jego funkcji społecznej, niezależnie od zadania, jakie wykonuje. Powiedz swojemu dziecku, powiedz swojemu wnukowi to, co powiedział mi kiedyś mój ojciec. Kiedyś w głębokiej podstawówce, nie wiem, może druga, może trzecia klasa podstawówki, przyszedłem do domu po szkole i mówię, wiesz tato, zapomniałem powiedzieć dzień dobry pani dyrektor. Zastanowił się chwilę i powiedział, to nie za dobrze, ale tak w zasadzie to nic się nie stało. Gdybyś zapomniał powiedzieć dzień dobry pani woźnej, nie wiem czy teraz tak się nazywa ta osoba sprzątająca w szkole, wtedy tak było, gdybyś zapomniał powiedzieć dzień dobry pani woźnej, to by było bardzo źle. Wtedy powinieneś się wrócić, przeprosić i powiedzieć dzień dobry. Szkoła tego nie uczy, a ja uważam, że dziecko, nie dziecko, nawet dorosły, nigdy nie jest za późno, powinien być nauczony szacunku dla każdej osoby, niezależnie od tego, jaką funkcję pełni, jakie są jej tytuły naukowe, czym się zajmuje. Zresztą nie jest to tak całkiem pozbawione sensu. Pracowałem kiedyś w firmie, której naprawdę pani sprzątająca miała dużo szersze horyzonty umysłowe od prezesa tej firmy. Nie powinno się ludzi hierarchizować ze względu na funkcje, tytuły czy pozycję społeczną. Ludzie powinni być oceniani ze względu na to, kim są, co sobą reprezentują. To też jest ważne w nauce twojego dziecka. Myślę, że to są takie podstawowe sprawy, które poza szkołą należą do ciebie. Dogłębność wiedzy, umiejętność samodzielnego myślenia i przedstawiania swojej wizji konkretnej dziedziny i szacunek dla wszystkich osób, ale też szacunek dla wszystkich istot. Tutaj tego też w szkole na biologii nie uczą, a powinni, może teraz jest już inaczej, że zwierzęta tak samo jak my cierpią, tak samo jak my odczuwają głód, upał, cierpienie, rozpacz, ból i w swoim życiu należy to wziąć jak najbardziej pod uwagę. Tyle na dzisiaj. Zapraszam Cię na inne moje filmy. Zapraszam Cię oczywiście też do subskrypcji kanału. Na filmach znajdziesz wiele porad na temat życiowych spraw, trochę rozmyślań. Pokazuję ścieżki wyjścia z pewnych problemów. Inspiruję, jak według mnie powinien wyglądać rozwój wewnętrzny. Myślę, że znajdziesz tam dużo ciekawych rzeczy. To jest ponad 100 filmów w tej chwili. Na pewno będzie coś, co Cię zainteresuje lub w jakiśkolwiek sposób będzie dla Ciebie przydatne. Przypominam o możliwości sporządzenia prawdziwego horoskopu, horoskopu Kundli Jyotish. Przypominam o możliwości seansów terapeutycznych z moim udziałem.
to wszystko szczegóły, jeżeli Cię to interesuje, te wszystkie szczegóły mogę Ci przekazać mailowo. Napisz do mnie metodagajalama@gmail.com. I teraz to już naprawdę wszystko na dziś. Do zobaczenia.